Chwała Bogu, witam Was, bracia i siostry. Cieszę się, że możemy dzisiaj razem się spotkać. I zanim przejdziemy do Bożego Słowa, to chciałem Was serdecznie pozdrowić od pastora. Dzisiaj nie może być z nami, bo jest na konferencji w Rybniku. Także jakby za jego pośrednictwem pozdrawiam Was. I bardzo się cieszę, że mogę Was dzisiaj widzieć. Chciałbym, żebyśmy na chwilkę jeszcze skłonili nasze głowy w modlitwie. Ojcze kochany, chcemy Ci podziękować za możliwość rozważania wspólnie Twojego słowa. Chcemy Ci podziękować za Twoje słowo, Panie, za to, że to Ty mówisz do Kościoła i tak wierzę, że będziesz dzisiaj też kierował moimi ustami, Panie, że będziesz otwierał nasze uszy, przede wszystkim nasze duchowe uszy, że będziesz otwierał nasze duchowe oczy, że będziemy mogli widzieć to, co Ty chcesz do nas powiedzieć, Ojcze kochany. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem wielkim, cudownym, wspaniałym, że Ty masz do nas cierpliwość, Ojcze, że Ty się nie odwracasz od nas, ale chcesz, żebyśmy przybliżali się do Ciebie, żebyśmy przychodzili do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, kochany Ojcze, i oddajemy ten czas w Twoje ręce. Amen. Chciałem Was o coś prosić na początek. Chciałem Was poprosić, żebyście przypomnieli sobie dzień swojego nawrócenia. Ten moment, w którym zdecydowaliście się, że oddajecie swoje życie Jezusowi. Myślę, że nawet jeśli w przypadku niektórych z nas było to 20, 30, 40 lat temu, to jesteśmy w stanie przypomnieć sobie ten dzień, bo był on na pewno dla każdego z nas wyjątkowy. I to jest jedna z tych rzeczy, których się nie zapomina. Także myślę, że to nie będzie dla Was zbyt trudne, żebyście się cofnęli troszeczkę wstecz i przypomnieli sobie ten dzień. Żebyście przypomnieli sobie, jakie to było przeżycie dla Was. Co wtedy myśleliście, co czuliście, co Was przekonało, co Was pociągnęło do podjęcia tej decyzji, żeby pójść za Bogiem. Co Was przekonało do tego, że miejsce, w którym jesteście, nie jest chyba tym miejscem, w którym powinniście być, bo ja, jak sobie przypominam ten moment, to poczułem, jakby mnie coś uwierało, tak mogę to przenośnie powiedzieć, tak? Jakby coś było nie tak. I tak jak ja już dokładnie nie pamiętam, ale moja mama mi to przypomina, że wtedy usługiwał, moim nawróceniem tak było, że usługiwał wtedy brat Małysz tutaj w niedzielę. I ja się wychowałem w rodzinie, w której mogłem chodzić na szkółki. Także słyszałem Słowo Boże już będąc mały, ale też był w pewnym momencie, miałem wtedy 15, 14 lat, może 16, dokładnie nie pamiętam, ale był taki dzień właśnie, to była niedziela, pamiętam, że tam siedziałem w tym rzędzie gdzieś tam pod koniec i był taki dzień, że coś poczułem, że mnie uwiera, że potrzebuję, to tak mówiąc przenośni, że potrzebuję tego Jezusa, że potrzebuję tego przebaczenia, że potrzebuję, żeby się ktoś o mnie, ze mną pomodlił, że coś jest nie tak. Pewnie każdy z nas przeżywał ten dzień inaczej. Każdy z nas może troszkę inne miał odczucia, czy trochę inaczej coś innego go przekonało, ale myślę, że zgodzimy się z tym, bo ktoś też już to wspominał, że to, co nas przekonało, to był duch. Było to przeżycie duchowe przede wszystkim, prawda? Nie było tak, że usłyszeliśmy słowo, Ewangelię, kazanie i uznaliśmy sobie, no to brzmi logicznie, bo tak naprawdę
jak spojrzymy z tej strony na to, to chyba nie do końca to brzmi logicznie. Bo nie wiem, czy możemy powiedzieć, że logicznym jest to, że po pierwsze musimy uwierzyć, że jest Bóg, prawda? Że jest jakiś świat duchowy. Czy on jest logiczny? No to jest pytanie. Czy można zmierzyć jakoś świat duchowy? Czy można przeprowadzić jakieś dowody? Można jakoś, wiecie, temperaturę tego zmierzyć? Można wymiar tego podać? Czy możemy powiedzieć, że tak z zewnątrz, osobie, która jakby w ogóle nie ma, nawet nie wie nic o chrześcijaństwie. Załóżmy, że znaleźlibyśmy taką osobę, która nie wie nic o chrześcijaństwie. I teraz jej mówimy, że około 2000 lat temu ktoś umarł i to jest dla ciebie ważne, dlatego że on umarł za twoje grzechy. Żebyś mógł mieć pokój z Bogiem. To czy dla tej osoby to, że ktoś umarł, no wiele osób umarło nawet wczoraj, nie? Nawet rok temu. Jakie to dla niego może mieć znaczenie, że ktoś umarł? Jak on, co on może myśleć o Bogu? Także zdecydowanie możemy, myślę, powiedzieć, że przeżycie naszego nawrócenia było przeżyciem duchowym. I że wymagało ono zaangażowania naszej takiej duchowej części. Że nie był to tylko wyłącznie umysł, nie były to tylko wyłącznie oczy, uszy, czy jakiekolwiek takie namacalne rzeczy, ale było to przede wszystkim dotknięcie naszego wewnętrznego człowieka przez Ducha Bożego. I możemy zadać sobie drugie pytanie. Czy przez mądrość poznał ktoś kiedyś Boga? Czy może bardziej z drugiej strony? Czy może, tak jak czytamy w Psalmie 111, w wersecie 10, jest tam napisane, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ci rozumieją właściwie, którzy się nią kierują. Pieśń chwały na Jego cześć brzmieć będzie na zawsze. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Czy może właśnie nie jest w drugą stronę? Czy może nie jest tak, że to poznanie Boga prowadzi nas do mądrości? Chciałbym, żebyśmy przeczytali z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, od 18 do 25 wersetu. Apostoł Paweł pisze tutaj tak. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. Czytamy tutaj, że słowo o krzyżu jest głupstwem dla pogan. Dla Żydów jest to wręcz, możemy czytać, zgorszenie, tak? W niektórych tłumaczeniach. Żydzi domagają się znaków. Grecy szukają mądrości.
i chcieliby, żeby to było właśnie logiczne. Ale Bogu upodobało się przez głoszenie głupiego poselstwa zbawić wierzących. Troszkę dalej w drugim rozdziale tego samego pierwszego listu do Koryntian od 12 wersetu czytamy: my zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. List do Hebrajczyków też w 4 rozdziale mówi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze jest niż obosieczny miecz, tak? Że przenika do rozdzielenia duszy i ducha. I tutaj apostoł Paweł w tym fragmencie do Koryntian wyraźnie zaznacza, że otrzymaliśmy ducha, który pochodzi od Boga, po to, żeby móc poznać, czym nas Bóg obdarzył. Dlatego, że nie możemy tego poznać zmysłami. To jest niemożliwe do przyjęcia przez zmysły. Potrzeba duchowego poznania, żeby zrozumieć rzeczy duchowe. Musimy patrzeć na to oczami duchowymi. I jeszcze troszkę dalej, w tym samym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, od 18 wersetu, apostoł mówi dalej: niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli kto z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupi, aby zmądrzeć. Gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem: on chwyta mądrych w sidła ich przebiegłości. A także: Pan zna rozważania mądrych. Wie, że są jałowe. I apostoł Paweł cytuje tutaj dwa fragmenty ze Starego Testamentu. One są zapisane, pierwszy z nich jest zapisany w Księdze Joba, kiedy jeden z przyjaciół Joba w rozdziale 5, jest to napisane od 8 wersetu, mówi, że ja jednak zacząłbym szukać Boga. Bogu przedstawiłbym swoją sprawę, temu, który czyni wielkie rzeczy, niezbadane i cuda, dla których nie ma liczby. Temu, który spuszcza deszcz na ziemię i wody śle na pola. Temu, który niskich stawia wysoko, a zasmuconych skutecznie wybawia. Temu, który niweczy plany przebiegłych, także nie odnoszą sukcesu. Temu, który przemądrzałych chwyta w ich własną przebiegłość. Także rada przewrotnych jest bez sensu i celu. I apostoł Paweł tutaj cytuje ten fragment, że on chwyta mądrych w sidła ich przebiegłości. I myślę, że bardzo wyraźnie możemy to zauważyć dzisiaj, kiedy ludzie naukę rozwinęli do tego stopnia, że praktycznie można powiedzieć, większość świata mają poukładane jakimiś cyferkami, jakimiś teoriami i można by powiedzieć, że to się wszystko zgadza im. Można powiedzieć, że okej, oni sobie to poukładali i teraz nie potrzebują wierzyć w stworzenie, dlatego że wierzą, dajmy na to, w teorię wielkiego wybuchu, tak? Co jakby na marginesie oczywiście z całym szacunkiem, ale wymaga według mnie trochę większej wiary niż tak. To jest moje osobiste zdanie. No ale mają poukładane, tak? Niepotrzebny jest do tego Bóg. Są jakieś obmyślone procesy, które mogły mieć miejsce, tak? Nie do końca wszystko może tam pasuje, ale jest jakaś
jakaś teoria. Ale apostoł Paweł pisze, że on chwyta mądrych w siłach ich przebiegłości. I powiem wam, że słyszałem niejedną wypowiedź osoby, która jest naukowcem i która twierdziła, że po prostu nie da się tego inaczej wytłumaczyć, jak wziąć pod uwagę, że jest ktoś, kto to stworzył. Że nie da się tego inaczej wytłumaczyć, że w pewnym momencie na tym etapie, na którym jesteśmy nauki, trafiamy po prostu na ścianę. I coś się zaczyna nie zgadzać. I nawet jeśli to jest wszystko poukładane, to dochodzimy do takiego miejsca, gdzie któraś osoba, która to powinna by wytłumaczyć, mówi, no ale no nie zgadza się. Nie zgadza się. I musimy tu podstawić coś, na przykład musimy powiedzieć, że okej, nie zachowuje się to tak, jak powinno, także dobrze, dorobimy sobie tutaj jakąś ciemną energię, tak? Tu się coś nie zgadza, no to będzie ciemna materia, tak? Tu się coś nie zgadza, no to taką teorię dopasujemy tu do tego. I to są sidła, które zniewalają tych, którzy chcą być przebiegli, którzy chcą powiedzieć nie, nie ma Boga, nie ma świata duchowego. To wszystko, co widzimy, to jest materia. To są cyferki, to się musi zgadzać, to się musi dać zważyć, zobaczyć, poczuć, dotknąć. Ale wpadają w sidła swojej przebiegłości. I mamy też drugą stronę. Mamy tutaj też w tym fragmencie, który cytuje apostoł Paweł, informację, że Pan zna rozważania mądrych i wie, że są jałowe. To jest cytat z 94 psalmu, z wersetu 11, który mówi, że Pan zna myśli człowieka i wie, że są marnością. Bo mamy drugą stronę tego medalu. Mamy ludzi, którzy próbują określić, czy ograniczyć Boga. Próbują, czy w jakiś sposób teologiczny, czy w jakikolwiek sposób próbują tak ułożyć obraz czy podobiznę Pana Boga, żeby przez swoje rozważania móc sobie go, powiem tak, może w cudzysłowie poukładać. Ale chcielibyśmy otworzyć Księgę Izajasza, rozdział 40 i przeczytajmy fragment od 25 wersetu. Izajasz pisze tutaj z natchnienia Ducha Świętego tak. Boga nie da się objąć rozumem. A dokładnie pisze, do kogo więc jestem według was podobny? Kto może mi być równy, pyta święty. Podnieście ku górze oczy, popatrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie. Wszystkie je zna po imieniu. Dzięki jego ogromnej sile i potężnej mocy żadnej z nich nie zabrakło. Dlaczego więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu, że zakryta jest przed Panem twoja droga i nie dochodzi do Boga twoja sprawa? Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał, Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. I to jest, powiem wam, także nielogiczne. To jest nielogiczne, żeby bezsilny mógł mieć siłę.
To jest nielogiczne, żeby ci, którzy ufają, żeby wciąż im nowych sił przybywało. To jest nielogiczne, żeby ci, którzy biegną, nie tracili tchu i nie byli zmęczeni. To ludzkimi oczami, ludzkim umysłem jest po prostu nielogiczne. To wymaga rozumienia duchowych spraw w duchowy sposób. I początek tego fragmentu mówi, że do kogo więc jestem według was podobny? Jeszcze wcześniejsze wersety mówią, do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? Czy do bożka? Od wersetu 18. Nie da się Boga zamknąć w sztywnych ramach. Nie da się go opisać, określić. Możemy takie nieprecyzyjne porównania robić. Zresztą Biblia to robi, że próbuje nam wyjaśnić charakter Pana Boga. Próbuje przez podobieństwa czy przez przypowieści, próbuje nam opisać, jaki On jest. Ale my nie możemy naszym umysłem go pojąć w ogóle. Możemy zrozumieć tylko wybrane fragmenty. Zasłonięte jest przed naszymi oczami to, jaki jest Pan Bóg. Możemy zrozumieć tylko część Jego. I ten sam rozdział Izajasza 40, jeszcze wcześniej od wersetu 12, opisuje to porównanie, ten kontrast, jaki jest między nami, a między Bogiem. Tutaj jest pytanie do nas skierowane, kto zmierzył garścią odmęty mórz lub piędzią wymierzył niebiosa, kto miarką przeliczył proch ziemi, zważył na wadze góry i umieścił na szalach pagórki. Kto przeniknął ducha Pana? Kto go pouczył swoją radą? Czy ktoś z ludzi poradził coś Panu Bogu kiedyś? Kto udzielał mu lekcji? Dzięki komu nabrał rozumu? Czy ktoś z nas uczył czegokolwiek Pana Boga? Czy kto go wprowadził na ścieżki słuszności? Kto mu poszerzył wiedzę lub wskazał drogę rozumu? Czy ktoś z ludzi kiedykolwiek był w takiej relacji do Boga? Czy kiedykolwiek Pan Bóg radził się coś człowieka? Czy kiedykolwiek Pan Bóg w rozmowie z człowiekiem uznał, no, na to dobrze, że mi to powiedziałeś, tego jeszcze nie wiedziałem. Czy ktoś z nas, my jako ludzie uczymy swoje dzieci, sami się uczymy od siebie nawzajem, jesteśmy w szkole, jesteśmy wśród znajomych, jesteśmy w kościele, uczymy się od siebie różnych rzeczy i to jest dobre, to jest zdrowe. I to jest taką jedną z wielu zalet społeczności, że możemy się od siebie uczyć, nawzajem się budować, nawzajem możemy widzieć czyjś wzrost i sami wzrastać. Możemy sobie usługiwać i przez to uczymy się czegoś nowego. Możemy badać słowo, możemy rozmawiać ze sobą o tym, możemy rozważać razem i to nas ubogaca. To pokazuje nam właściwą drogę, tą ścieżkę słuszności. Ale Bóg już wszystko wie. Jego nikt z nas nie uczył. I nie jesteśmy w stanie w żaden sposób naszymi rozważaniami go pojąć, ani go poznać. One same w sobie są jałowe. Jeśli to są rozważania takie intelektualne, to daleko nie zajdziemy. Dlatego, że Bóg jest duchem. I jeżeli chcemy go poznać, to musimy myśleć, to może nawet niedobre słowo, musimy otworzyć swojego ducha i poznawać go nie naszymi zmysłami. Dlatego, że to jedynie
Duch Boży objawia nam przygotowane dla nas tajemnice. Nie możemy go inaczej pojąć. Tak jak widzimy światło i widzimy kolory. Widzimy tutaj wokół nas dlatego, że po prostu świeci światło. Ale są pewne zakresy światła, których my nie widzimy. Człowiek ma bardzo ograniczony zakres tego, co widzi, tak? Tam jest jeszcze coś takiego jak podczerwień, tak? Jest coś takiego jak ultrafiolet i to wymaga przyrządów, żeby zobaczyć, że coś takiego jest. Że nie ma tylko tego, co my widzimy. Że nie tylko to światło, które widzimy, jest, ale jest jeszcze coś więcej. Ale bez przyrządów, bez sensorów, czy kamer, czy lamp, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zobaczyć, zarejestrować. Gdyby człowiekowi 300 lat temu powiedziano, że jest coś takiego, to jak by nam uwierzył? Nie ma. Przecież nie widać tego. I tak samo, kiedy mówimy o sprawach duchowych, potrzebujemy tego wewnętrznego sensora, który w każdego z nas włożył Pan Bóg. Inaczej tego nie zrozumiemy. Potrzebujemy tego, żeby go poznać. I w niedzielę mogliśmy słuchać o Jozue. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale jest w 9 wersecie fragment, który mówi, że Jozue był pełen mądrości, pełen ducha mądrości. Ponieważ Mojżesz włożył na niego ręce i Izraelici go słuchali. I powiedzcie mi, jeżeli Jozue był pełen mądrości, to dlaczego wokół ufortyfikowanego miasta po prostu sobie chodził? Co to za mądrość? Widzieliście kiedyś taką strategię? Nie, on widział to, czego nie widzieli inni. On był nastawiony na duchową rzeczywistość, w której, którą objawił mu Pan Bóg. I był temu posłuszny. Także, tak jak apostoł Paweł pisze, niech nikt samego siebie nie oszukuje. Prawda jest taka, że możemy pomyśleć sobie, ok, jestem już jakiś czas wierzący, znam Boga i to teraz wszystko dla mnie tak jest poukładane. No i ja teraz już nie potrzebuję, bo to jest pytanie, czy możemy sobie odpuścić? Czy możemy powiedzieć tak, ok, był taki moment w moim życiu, kiedy przyjąłem Boga i to było to duchowe przeżycie, ale ja bym już nie ryzykował więcej. Jakby to jest taki bezpieczna moja granica i na tym się chcę zatrzymać. To mi wystarczy i teraz sobie będę spokojnie żył, nie będę się jakoś tam w te duchowe rzeczy angażował specjalnie. Ale czy jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować jako chrześcijanie w ten sposób? Czy jesteśmy w stanie żyć z Bogiem, który jest duchem, odcinając nasze duchowe postrzeganie duchowej rzeczywistości? Czy jestem w stanie powiedzieć, dobrze, moja żono, był taki dzień w naszym życiu, kiedy się pobraliśmy, no i do teraz sobie jakoś tam rozmawialiśmy. Ale od tego momentu ja będę żył swoim życiem,
na parterze, a ty będziesz sobie swoim życiem na piętrze, żeby nie przesadzać. Czyli nie będziemy ze sobą rozmawiać, no bo nie będziemy. Nie będę na ciebie patrzył. Nie będę słuchał, czego chcesz ode mnie. Ale kiedyś pobraliśmy się. Jesteśmy mężem i żoną. I tak będziemy sobie żyli, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nie jesteśmy w stanie w ten sposób funkcjonować. Myślę, że możemy szczerze powiedzieć, że taki nawet krótki okres rozłąki i brak komunikacji może spowodować różne rzeczy w relacji jakiejkolwiek. Jeśli wyłączymy naszego ducha, jeżeli powiemy nie, ja teraz już chcę tak wszystko, żeby to było bezpieczne, poukładane, to tak naprawdę odcinamy się od Boga. Czym jest proroctwo? Czym jest słowo, które słyszymy tutaj co tydzień, dwa razy w tygodniu? Czym jest to, co czytamy? Czy to są rzeczy, które możemy sobie ułożyć i powiedzieć tak, to jest logiczne, nie przyjmując tego w żaden sposób duchowo? Druga Księga Królewska, 6 rozdział. Jest takim mocnym obrazem duchowej ślepoty. Od 15 wersetu czytamy, to jest jakby efekt historii, w której Elizeusz wyjawiał plany wojenne króla Aramu, tak? No i król Aramu się zdenerwował i posłał wojsko na miasto, w którym był wtedy Elizeusz. I wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu Elizeuszowi wstał i chciał wyjść na zewnątrz. Zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? I to jest człowiek, który patrzy zmysłami. A Elizeusz na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I gdybyśmy teraz zamknęli Biblię w tym momencie, to co by pomyślał ten sługa Boży? Ten posługujący Elizeuszowi, ten jego sługa. Ale jacy z nami? Przecież nas jest tutaj dwóch i jak co, w mieście nie ma za dużo wojska. To co? Jak, o co mu chodzi? Ale jest dalej. I Elizeusz tak się pomodlił: panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Jakie oczy? Duchowe. On widział na oczy fizyczne, widział. I to był całkiem inny obraz, bo później czytamy tak. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Zupełnie inny obraz oczami fizycznymi i zupełnie inny obraz oczami duchowymi. Zupełnie. I myślę, że w naszym życiu mamy też decyzję do podjęcia. Czy będziemy poprzestawać na tym, co fizyczne? Owszem, rano wstanę, przeczytam te dwa rozdziały, pomodlę się, pójdę do pracy. W niedzielę pójdę do kościoła, posłucham, co tam pastor ma do powiedzenia. No, ja tak czytałem ostatnio w internecie, że ten fragment to tak inaczej zinterpretowany, ale dobrze, dzisiaj tak głośno głosił. Było nawet coś ciekawego, coś nowego się dowiedziałem. Nie wiedziałem, że tam w Samarii ktoś tam
Były takie ceny za żywność tam przy oblężeniu? Kto to wiedział? No nie wiedziałem, ale fajnie, dobrze wiedzieć. I w poniedziałek znowu do pracy. I tak możemy żyć. I omijać nas mogą duchowe posiłki. Mogą nas omijać wiadomości, które nie są słyszane przez te uszy. Mogą nas omijać fragmenty, których nie da się zobaczyć tymi oczami. I możemy przez to wiele stracić. Możemy być jak sługa Elizeusza. Możemy widzieć wojsko wokół nas i możemy się zastanawiać, co my teraz zrobimy. Przecież jesteśmy zgubieni. Co ja zrobię? Co ja zrobię teraz? Przecież moja żona już nie chce ze mną rozmawiać. Co ja teraz zrobię? Przecież moje dziecko tyle czasu spędza przed komputerem i ono w ogóle nie chce mieć ze mną kontaktu. Co ja zrobię? Przecież moja praca, właściwie mój zakład pracy przestaje istnieć. I co będzie ze mną? Gdzie ja znajdę pracę? Co ja zrobię? Przecież ja właściwie czytam Biblię, ja z tego nic nie rozumiem. To nie wiem, co oni tam mówią na tej grupie domowej, że oni tutaj, dla nich to jest budujące. No co tu jest budującego w tym fragmencie? Przecież to jest w ogóle smutna historia. Co my teraz zrobimy? Dlatego, że Pan zna myśli człowieka i wie, że są marnością. Ale w Izajaszu też czytamy proroctwo, które się już wypełniło. W 11 rozdziale, w 2 wersecie możemy czytać, że spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. O kim to czytamy? O Jezusie. Czytamy o tym, który jest naszym arcykapłanem. O tym, dzięki komu możemy mieć przystęp do Boga, który obejmuje nas całych, który czeka na nas, który się wstawia za nami, który posłał Ducha Świętego po to, żeby kiedy On został zabrany, On był cały czas z nami. On do nas mówił, On nas pouczał, On nas wprowadzał we wszelką prawdę. Ale to wymaga od nas decyzji. Wymaga od nas decyzji, czy będziemy kierowali się naszymi zmysłami, czy będziemy nastawiali nasze duchowe uszy, nasze duchowe oczy będziemy wytężali. To wymaga od nas decyzji, czy damy Bożemu Słowu, temu obosiecznemu mieczowi, rozdzielić, pokazać. To wymaga od nas decyzji, czy uwierzymy, czy zaufamy temu, co widzą nasze duchowe oczy, czy zaufamy temu, co widzą nasze fizyczne oczy. I chciałbym na koniec przeczytać jeszcze jeden fragment, który jest modlitwą z listu Efezjan, to Efezjan z pierwszego rozdziału, z wersetu 17. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości i objawienia do dogłębnego poznania Go. Żeby dał nam ducha mądrości. Żeby
Nie nasza taka ludzka mądrość, ale żeby ta duchowa mądrość pozwalała nam poznać dogłębnie naszego Pana. Przybliżyć się do Niego i poznać Go takim, jakim jest. Takim, jaka jest Jego natura. Dlatego, że On jest Duchem. Potrzebujemy Ducha Mądrości, aby Go poznać. Ojcze kochany, chcemy Ci podziękować za to, że Ty jesteś dobry, Panie Boże. Dziękujemy Ci za to, że Ty pokazujesz nam te właściwe drogi, że to Ty nas pouczasz, że to u Ciebie możemy nabywać rozumu, nabywać mądrości, że Ty jesteś jedyną drogą do poznania, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że też wskazujesz nam, jaka jest droga do poznania Ciebie, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że możemy się otwierać, że Ty przez swojego Ducha chcesz do naszego wewnętrznego człowieka mówić, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz nas kształtować przede wszystkim wewnętrznie, Ojcze. Chcesz, żebyśmy Ciebie poznawali i wtedy będzie to wypływało na zewnątrz. Ojcze, dziękuję Ci za to, że pomimo tego, że wiele osób na świecie próbuje Cię wyprzeć przez mądrość, że wiele osób na świecie próbuje Cię ogarnąć mądrością, to my możemy z pomocą Twojego Ducha możemy Cię poznawać, Ojcze. Możemy poznawać to, jakim Ty jesteś. Jaki Ty jesteś dla nas, jakim chcesz, żebyśmy my byli. Możemy poznawać, jakim chcesz, żebyśmy byli dla siebie. Dziękujemy Ci za tą łaskę, kochany Panie Boże. I tak prosimy Cię o to, aby też Twoje Słowo wydawało w nas obfity plon, żebyśmy byli tacy plastyczni w Twoich rękach, Ojcze. Tobie chwała niech będzie za to. Amen.